Czegoś takiego jeszcze nie było. Od początku kadencji nie zdarzyło się jeszcze, aby Paśnikowi zabrakło głosów przy głosowaniu tzw. uchwał okołobudżetowych. Sam Paśnik także nie dopuszczał takiej myśli, bo miesiąc wcześniej, a dokładnie 15 listopada 2022 roku, zarządził, że... Paragraf pierwszy. Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z objaśnieniami stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Paragraf drugi. Projekt uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z uzasadnieniem przedłożyć Radzie Miasta Lubartów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. Czytamy w zarządzeniu Paśnika. Co istotne, w projekcie budżetu Paśnik zapisał kwoty w podniesionych podatkach. Tymczasem okazało się, że na ostatniej sesji radni podali działaczowi spod znaku koniczyny podatkową czarną polewkę. Zanim radni zagłosowali przeciwko podwyżce podatków, odbyła się burzliwa debata, czy wyjąć z kieszeni mieszkańców Lubartowa dodatkowo 900 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, 900 tysięcy. Dużo i mało. Spróbujmy nie mieć tych 900 tysięcy, spróbujmy nie zapłacić wynagrodzeń nauczycielom, spróbujmy nie wykonać jakiejś drogi, spróbujmy nie wykonać czegokolwiek. Za chwileczkę, za miesiąc być może, zmierzycie się Państwo z budżetem na rok 2023. Dlaczego stawka 8, a nie 12? No żeby już tutaj właśnie tych mieszkańców nie odrzeć do reszty. Wydawać by się mogło, że skoro skarbnik z burmistrzem nie zamierzają odrzeć mieszkańców do reszty, a mówiąc językiem ratusza, odrzeć prawie do reszty, radni powinni cieszyć się z owej jakże wielkiej łaskawości. Pani skarbnik, spróbujmy nie zapłacić komuś poborów. Słyszeliście to Państwo? To jest argumentacja naprawdę... taka, która chwyci wszystkich za serce i sobie pomyślą, no faktycznie przecież trzeba podwyższyć podatki, ponieważ bo ktoś nie dostanie, nie będzie miał zapłaconych dochodów. Ale może spójrzmy na to inaczej, no pani mówi o kosztach. No to zerknijmy na te koszty zeszłoroczne. Jak łatwo trwoniono w mieście środki, które są środkami publicznymi. Dlaczego zazwyczaj w pierwszych postępowaniach przetargowych rozstrzygano o wyniku tego przetargu? Proszę mi wskazać, ile przetargów odbyło się takich, które były sfinalizowane poniżej ceny kosztorysowej, a ile takich, które były powyżej ceny kosztorysowej? 100, 200 tysięcy, 300 tysięcy złotych. 3, 4, 5 przetargów i od razu widzimy, i dosypywane jest to, proszę Państwa, do postępowań przetargowych, gdzie wiemy, że w przyszłym roku szykuje się recesja na rynku, gdzie wiadomo było, że nie za wszelką cenę należy rozstrzygać niektóre postępowania przetargowe i wyczekać chwileczkę, bo wiemy, że budowlanka będzie miała zupełnie odmienne ceny w przyszłym roku niż w tym roku, a tu nie. Mało tego, przesuwa się pomiędzy poszczególnymi rozdziałami, później na sesji, zresztą za chwilę będziemy to widzieli również przy zmianach w budżecie, które będziemy głosowali, bo również tam przemycono, powiem w ten sposób, dosypanie grosza do postępowań przetargowych, które nie trzeba było rozstrzygać za wszelką cenę. Nie trzeba było rozstrzygać za wszelką cenę. 900 tysięcy złotych, proszę Państwa. No i teraz zastanówmy się, co, a to, no właśnie, no czy komuś nie dać zarobić, czy nie, przepraszam, nie zapłacić poborów, czy też może zrobić zupełnie coś innego. No przesłał nam pan burmistrz projekt budżetu. Ja tam widzę chociażby, pani skarbnik, 250 tysięcy, które ma być wydane na fontannę. Po co, się pytam? 250 tysięcy złotych. Takich niuansików, podwyższonych kosztów, chociażby tutaj, jeżeli chodzi o administrację, znajdziemy mnóstwo w tym budżecie. Ale niestety ja obserwuję taką oto rzecz. Tu radny Zieliński słusznie zauważył, że w zeszłym roku po raz pierwszy dotknięto tego zagadnienia, jeżeli chodzi o podatki. Natomiast proszę Państwa, no ja jak słyszałem, jak szły stronnictwa, które dzisiaj tworzą koalicję Wspólny Lubartów, Prawo i Sprawiedliwość, no to słyszałem, że przecież miało być lepiej, miała być zmiana, miały być oszczędności. Źle oni rządzili. Co trzeba zrobić? Zagłosujcie na mnie, wszystko się zmieni. No i zerknijmy, co się zmieniło. Czy sięgnięto do kieszeni własnej, czy też sięgnięto do kieszeni obywateli? Pierwsza z rzeczy, no 23 sierpnia po raz pierwszy dochodzi do takiej oto sytuacji, że jest, no z jednej strony oczywiście głosowana podwyżka diet radnych, ale chcę zwrócić uwagę na coś innego, ważniejszego, tego co dotknęło obywateli. Co wówczas
stało się z dopłatą do wody i ścieków. I co wówczas proponował tutaj siedzący pan burmistrz? Co obiecał na tamtej sesji Rady Miasta? Co mówił wszystkim na oko? No przecież będziemy o was dbać. Nie możemy podnieść na to chwilę, ale gwarantuję, że to utrzymamy. Co się stało kolejnym rokiem? Zniesiono dopłaty do wody i ścieków. 900 tysięcy jest brane teraz w ramach podatków, dopłaty do wody i ścieków nie ma. Śmieci miały być tańsze. Okazuje się, proszę państwa, że gmina z wójtem, pan burmistrz zasiada w jednym związku komunalnym gminy ziemi lubartowskiej, potrafi wspomóc swoich mieszkańców i to finansować im koszty wywozu nieczystości stałych. A u nas najwyższa cena ze wszystkich gmin, które stanowią Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej, uśmiechnięte buzie i proszę bardzo, no przecież środków brak na tego typu przedsięwzięcie, bo trzeba rozstrzygnąć przetarg powyżej założonych kosztów. Kolejna kwestia. Drożeje ciepło, drożeje woda, drożeje ścieki. Wszystkie składniki, ja nie przypominam, ja bym chciał usłyszeć od 2018 roku, po tym jak zmieniła się władza, który ze składników, podatków, nośników energii, czegokolwiek innego, opłat, które towarzyszą zarządzaniu tym miastem i nadzorowaniu poszczególnych spółek, który ze składników się zmniejszył? Co takiego uległo zmniejszeniu? Chociaż jedna rzecz, żeby była wymieniona, gdzie okazało się, że mieszkańcy mogli odetchnąć. Nie. Polityka jest prowadzona zupełnie inna. Polityka maksymalnego obciążania mieszkańców kosztami, przerzucania na nich obciążeń fiskalnych, i powiem w ten sposób, no, nieodpowiedzialnego zarządzania miastem, ponieważ rozstrzyga się postępowania przetargowe w imię czego? W imię zdjęcia, że jest realizowany pump track, albo że jest jakaś droga modernizowana, czy też będzie za chwilę robiony wykop. O właśnie, ciekawe, czy w tym roku zostanie zrealizowany ten remont przy ulicy 3 Maja, o którym tak hucznie również mówiono, wszystko miało być realizowane tym rokiem. Proszę państwa, wystarczy wejść na stronę, w zakładkę zamówienia publiczne, prześledzić te zamówienia publiczne i tam znajdziemy odpowiedź, gdzie można zaoszczędzić setki tysięcy złotych, jeżeli nie miliony złotych. No ale słyszymy, koszty wzrastają, jest nierealne są pewne założenia, to się pytam, to po co w takim wypadku głosuje się pewne założenia, po co głosuje się budżet, po co przygotowuje się kosztorysy, po co przygotowuje się również tą dokumentację techniczną, której elementem również są kosztorysy. Zastanawiam się, jak wyszły postępowania przetargowe chociażby na liceum ogólnokształcące, ponieważ do wczoraj chyba był termin składania ofert. Ciekawe, jak wyglądają otwarte oferty i czy czasem się nie okaże za chwilę, że zostanie wybrana oferta, która będzie znowu przewyższała o ileś to, co było wcześniej założone. Od 2018 roku zamiast reformować, zagląda się do kieszeni mieszkańców. Dlatego też będę głosował przeciwko tej uchwale, jestem przeciwko podwyższeniu tych podatków. Ja również nie będę głosowała za podwyżką podatków. W sytuacji, w której jest państwo, nie należy podatków podwyższać. Należy zostawić je na tym samym poziomie. Była podwyżka gazu, światła, węgla. Mieszkańcy są w bardzo trudnej sytuacji i niektórym nawet brakuje na chleb. Należy szukać oszczędności, ja uważam. Jak prześledziłam sobie tutaj budżet na 2023 rok, to widzę tutaj niepotrzebne, zaplanowane zostały środki, no niepotrzebnie. Pan Jacek Tomasiak już powiedział o fontannie 250 tysięcy. Ja to samo powtórzę. Ja nigdy się nie zgodzę na przebudowę tej fontanny za 250 tysięcy złotych. Dla mnie to są wyrzucone pieniądze. Pomimo, że ona będzie piękna, ładna i w centrum miasta, to jeżeli mamy problemy z chodnikami, z ulicami, z oświetleniem, my nie możemy wydawać takich pieniędzy na tą fontannę. Krawiec kraje, jak mu materii staje. Takie jest powiedzenie. W związku z czym my tak musimy dostosowywać swoje podatki, żeby
i swoje wydatki przede wszystkim, żeby tych pieniędzy nam nastarczyło. Wspólnota Lubartowska w zeszłym, przy podobnej uchwale w zeszłym roku również głosowała przeciw podwyższeniu podatków. Ja pamiętam, jak również wtedy padały argumenty, że nie zapłacimy nauczycielom, innym grupom zawodowym. Nie przypominam sobie, nie wiemy nic o tym, żeby jacyś nauczyciele czy jakieś inne grupy zawodowe nie dostały wypłat. Mówiło się nam również o spadku przychodów z PIT-u, a jak się okazywało w trakcie roku, te przychody były wyższe, bo były nam, dostawaliśmy dodatkowe pieniądze z tytułu rozliczenia PIT-u. Proszę Państwa, można uzyskiwać wpływy z podatków, nie tylko podnosząc podatki, ale również w ten sposób, że liczba płacących te podatki będzie większa. Więc należy przyciągać przedsiębiorców, inwestorów. Być może możliwością tego typu zachowań będzie jasna deklaracja i długotrwała polityka, że my tych podatków nie będziemy podnosić. Propozycja podwyżek podatków od nieruchomości rzędu 900 tysięcy, tak na końcu, skutek, czyli 8%, jest propozycją wyważoną, dobrą i propozycją odpowiedzialną. W zakresie podnoszenia podatków w okresie przedwyborczym albo przy słabo wyrobionej elicie politycznej może być elementem walki politycznej i mamy przykład, że tak w istocie jest. A dlaczego w gminie, w starostwie powiatowym, powiecie Lubartów, przewodniczący rady ma 3600, wiceprzewodniczący mają 3000, a radni mają znacznie więcej niż wy? Taka biedna struktura, jednostka samorządowa, że trzeba ją finansować z naszych pieniędzy, blokując tam dochody, a jednocześnie oni sobie na maksa biorą właśnie koszty, proszę Państwa, diet. No dlaczego? No na maksa poszli. I tam nikt kampanii mającej na celu odwołanie rady nie prowadzi nikt. Nikt tu nie mówi o dietach. Proszę Państwa, więc od razu widzę, że to jest demagogia taka, że głowa mała. Podatki, żeby zamrozić. Proszę Państwa, będę tu mówił, powtarzam, jako Gregorowicz, jako przewodniczący jestem sprawiedliwy i w równo, ale jako Gregorowicz nieraz mówiłem, mam własne poglądy. Tutaj słyszałem głosy, że podatki, jedna radna sugerowała, żeby nie podnosić. No proszę Państwa, jest taki kraj obok nas, który przywódca zamroził podatki, nazywa się Łukaszenka. Być może ja jako radny będę głosował, żeby temu radnemu, jak zobaczę w planie wydatków inwestycyjnych, inwestycje w okręgu tego wyborcy, tego radnego, który mówił, żeby zablokować wzrost podatków i uzyskać 900 właśnie tysięcy na jego zadanie, to ja wtedy może będę głosował przeciw. Powiem tak, nie, wykreślić, bo ona nie chce, bo on nie chce ten radny wydatków w swoim okręgu. Gregorowicz, wypowiadając swoje słowa, jeszcze nie wiedział, że podatki nie zostaną podniesione. Jego wypowiedź oznaczać zatem będzie, że zgodnie z jego groźbą znikną inwestycje ze wszystkich okręgów w Lubartowie, bo przeciw drenowaniu kieszeni mieszkańców opowiedzieli się radni ze wszystkich czterech okręgów. Przy owej groźbie na ustach Gregorowicza udało się zauważyć nadmiar śliny i z każdą chwilą owej cieczy przybywało. Proszę mi pokazać w Lubartowie, kto nie ma, proszę Państwa, chleba i głoduje. Proszę mi podać nazwisko albo grupę, ja, proszę Państwa, od razu mówię, sfinansuję, w jakiejś mierze zaspokoję głód tych osób, które pani albo radny mówi, że nie mają na chleb. Proszę bardzo, nie ma takiej sytuacji w Polsce. Dzieci nie głodują, wreszcie dzięki różnym programom w szkołach i w Polsce ludziom chleba nie brakuje. Powiem bez ogródek. Wiedząc, że to trzeba zrobić, ale nie ciesząc się, proszę Państwa, będę głosował za i będę namawiał Państwa o wzrost podatku o ten 8%. Tu słyszałem o tej fontannie. Proszę Państwa, powiem szczerze, to nie są moje klimaty, ta fontanna mi nie jest potrzebna tam do szczęścia, ale powiem bez ogródek. Właśnie, co to jest rozwój? Czy tylko kartofle na zimę, czy właśnie ciuchy, przepraszam za wyrażenie, czy może fontanna? Rozumiem, że rozwój miasta ma być harmonijny, czyli być może trzeba zwrócić uwagę na estetykę. Usłyszeliśmy przed chwilą kanonadę pewnych wypowiedzi, ale jeżeli ktoś stawia zarzut, że tutaj na tej sali
znajduje się słabo wyrobiona elita polityczna i że używa słabych argumentów, albo że to są argumenty niemerytoryczne, no to przecież nie będziemy mówili tak jak pewien radny w poprzedniej kadencji, który odnosił się do tego typu pomysłów fiskalnych, który mówił, że właśnie podnoszenie podatków to jest grabienie mieszkańców. Czy ktoś dzisiaj z tak krytykowanej, tej słabo wyrobionej elity politycznej użył takich słów? Zastanawiam się, co ów wyrobiony politycznie i używający tego typu słów jegomość miał wówczas na myśli, czy to była walka polityczna, czy to była dyskusja merytoryczna. Tomasiak w swojej wypowiedzi przypomniał słowa sprzed kilku lat tego, który dzisiaj opowiada się za podwyższaniem podatków. Przypomnijmy wypowiedź z 2015 roku. W zasadzie z tej debaty wynika taka chęć czy konieczność fiskalizmu, czyli są zadania do wykonania, ludzie żądają od nas jakichś zadań, to skądś na to trzeba wziąć pieniądze, czyli najpierw trzeba ich ograbić, żeby potem im w jakiejś części dać, bo nie wszystko oddamy. To, co zagrobimy 100%, to nie oddamy 100%, tylko 40-30, bo ta pozostała kwota jest potrzebna na obsługę naszej roboty, naszej pracy, naszego ograbiania i potem oddawania w części. Więc, proszę Państwa, są teorie w praktyce stosowane, że fiskalizm się redukuje, czyli należy generalnie podatki zmniejszyć. Ja jestem zwolennikiem, żeby obniżać koszty działalności gospodarczej, a pobierać potem większe daniny w liczbach bezwzględnych od końcowego wyniku tej działalności na obniżonych, proszę Państwa, jakby kosztach. W związku z tym jestem tutaj jakby, chcę wesprzeć pana dyrektora, pana przewodniczącego, że należy podatki lokalne obniżać i ja jakby jestem zawsze za tym, żeby podatki obniżać i stąd poprę jakby stanowisko pana przewodniczącego i rozumiem naszego przewodniczącego klubu. Jeśli koszty działalności zakładów będących osobami prawnymi związanych z obniżeniem podatków lokalnych, gdy te koszty będą mniejsze, to te firmy stać będzie na dozatrudnianie kolejnych osób fizycznych. I wtedy, proszę Państwa, więc bardziej mnie interesuje, żeby więcej ludzi miało w Lubartowie robotę i pracę, niż to, żeby fiskalizm spowodował większy dopływ gotówki do ratusza z tytułu podatku od, proszę Państwa, nieruchomości. Tyle historia. Wróćmy jednak na ostatnią sesję. Takiego populizmu faktycznie trudno szukać ze świeczką w Lubartowie. Ale okazuje się, że takie populistyczne słowa padały z ust. No jak rozumiem, jeżeli krytykuje się merytoryczną dyskusję, to czymże były tam te słowa? No chyba skrajnym populizmem. Natomiast jeżeli ktoś mnie przekonuje do tego i mówi, co jest miarą sukcesu? No polityka gospodarcza przed chwilą usłyszeliśmy. No to porozmawiajmy merytorycznie. Jaka jest polityka gospodarcza tego miasta? No pamiętam, jak nie kto inny, jak ten, który mówił, że podnoszenie podatków to grabienie mieszkańców, no fotografował się na tle terenów inwestycyjnych i miały być takie pieniądze płynąć potężne do Lubartowa, miał być zasilony budżet, miało powstać olbrzymie przedsięwzięcie. 2019 rok. Gdzie są ci Chińczycy? Co oni pobudowali? Co zrealizowali? To my jesteśmy populistami? Czy ta polityka gospodarcza, która nam jest proponowana, którą nam się wmawia, jest gospodarką populistyczną? Jeżeli pana boli, że w powiecie przewodniczący ma 3600, no to droga wolna, przecież można iść do powiatu, zostać tam przewodniczącym i mieć jeszcze wyższą dietę niż ma się ją w mieście. Nie rozumiem zupełnie tego typu argumentów. Natomiast jeżeli się mówi, że dzisiaj w szkołach, że dzieci małe, że jest wszystkim dzieciom dobrze i że dzieci nie muszą mieć wsparcia jakiegokolwiek finansowego, to proszę pójść do szkoły numer 1 na długą przerwę, wejść na stołówkę szkolną i zobaczyć, ile dzieci je tylko zupę. Ile dzieci je tylko zupę, bo nie stać rodziców, żeby wykupić im obiady. No opowiadanie o tym, że jesteśmy krajem szczęśliwości, jest jakimś, to jest dopiero populizm i demagogia. I żadnego rozeznania w mieście, jeżeli chodzi o osoby potrzebujące. Są potrzebujące. Radna powiedziała o chlebie, żeby uzmysłowić
nam wszystkim, że nie każdy ma tak dobrze jak pan przewodniczący z podwyższoną dietą przewodniczącego. Natomiast jeżeli również podnosi się argument, że cement zdrożał. No cement zdrożał, zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja w przyszłym roku, bo to zobaczymy, co będzie na wiosnę. Zobaczymy, co będzie na jesieni, nie na wiosnę. Zobaczymy, jak zareaguje rynek. Jeżeli słyszymy, że jest odpływ kapitału, jeżeli słyszymy, że chociażby budownictwo mieszkaniowe, które było, napędzało naszą gospodarkę, założenia na przyszły rok to jest 21 tysięcy mieszkań, które mają być wybudowane z 36 tysięcy, które były wybudowane w roku bieżącym, to my nie oszukamy pewnych danych. I zobaczymy, komu kaktus wyrośnie, a komu być może wyrośnie coś innego, może kurzajka albo jeszcze jakaś inna rzecz. Natomiast no, żąda się od nas jako od radnych, no to pokażcie, co usuniecie ze swojego okręgu wyborczego. To ja chcę usunąć ze swojego okręgu wyborczego właśnie to fontannę, ten chory pomysł, tą inwestycję, która jest zupełnie niepotrzebna. Proszę bardzo, więcej pomysłów zostanie przekazanych na następnej sesji, bo pewnie będzie sesją budżetową i będą wykazane inne nieracjonalne wydatki, jeżeli chodzi o budżet. Także więcej bym powiedział, a i Łukaszenka, to jest jegomość, który nie podwyższał podatków. Proszę państwa, to w jaką stronę zdążał ten, który mówił, że podnoszenie podatków to grabienie mieszkańców? No w jaką stronę? W stronę systematycznego podnoszenia podatków, obciążeń coraz większych fiskalnych, tak jak jeżeli wskazałem, czy właśnie ta osoba zmierzała w stronę Łukaszenki? Naprawdę. Ja uważam, że podatków nie powinniśmy podnosić i apeluję, żebyśmy głosowali przeciwko tej uchwale. Proszę zauważyć, że każdy głos... Proszę państwa, proszę o spokój. Każdy głos, który zabiera opozycja, który jest konkretny i który mówi o pewnych ruchach, które powinna wykonać władza wykonawcza, od razu jest oskarżany, od razu jest nazywany demagogią, populizmem, walką polityczną i tak dalej. Jakoś się dziwnie składa, że wszystkie głosy przewodniczącego czy radnego Gregorowicza to w ogóle jest zero populizmu i tak dalej. No, proszę państwa, no, wyborcy to ocenią, mniejsza o to. My namawiamy do państwa, namawiamy państwa, władzę wykonawczą, by zanim zaczniemy podnosić podatki, pokazać, że potrafimy oszczędzać. Pokazać, że jesteśmy w stanie ograniczać niektóre wydatki. Nie wiem, no od dłuższego czasu mamy etat na przykład rzecznika prasowego. Proszę mi powiedzieć, ten rzecznik prasowy to jest potrzebny nam? Ile razy się wypowiadał w sprawach ważnych dla miasta, informował mieszkańców o ważnych wydarzeniach i tak dalej. Może siedzi na sesji? Proszę państwa, no naprawdę, no mamy mnóstwo wydatków i można tutaj po kolei wymieniać, które jesteśmy w stanie ograniczyć. Zacznijmy od siebie, pokażmy mieszkańcom, że jesteśmy w stanie ograniczyć wydatki. Ja nie, naprawdę nie kneblujemy nikomu głosów, mamy prawo, pan radny ma prawo swobodnego donoszenia na innych radnych. Wszystko może powiedzieć, nazywać nas populistami i tak dalej. My to przeżyjemy. Przeżyjemy naprawdę, tylko zacznijmy od siebie, ograniczmy koszty, pokażmy, że potrafimy oszczędzać, wtedy podnośmy podatki. Dziękuję. Debata na temat podatków była wielowątkowa, tymczasem Paśnik skupił się nie na polityce fiskalnej Lubartowa, a na zerknijmy, co z ponad godzinnej debaty okazało się najważniejsze. Chodzi radny na mównicę i mówi o populizmie. A jak można nazwać tą wspaniałą wypowiedź pana radnego, która przed chwilą miała miejsce? Ja nie będę jej oceniał.
Zostawiam to ocenę Państwu radnym i wszystkim naszym mieszkańcom. Ale nie, jedną rzecz muszę, miałem nie zabierać w takiej formie dyskusji. Natomiast tak, panie radny, my się przyjrzymy się bardzo dokładnie pracy poszczególnych pracowników w Urzędzie Miasta, nie tylko. I czy jest potrzebny rzecznik prasowy, pragnę poinformować, bo być może pan radny nie ogląda wypowiedzi pana rzecznika prasowego Rady Miasta, no Bartos też w jakimś sensie, bo też pracownika Urzędu Miasta, który ma też inne zadania. Jeżeli pan radny sobie życzy, to chętnie podzielę się z panem radnym zakresem obowiązków pracownika Wydziału Promocji między innymi. Ale jest pan naczelnik, myślę, że będziecie miał jeszcze ochotę się wypowiedzieć na różne tematy, ale to jest przełożony tego pana. Warto jakby oceniać poszczególną pracę pracowników nie tylko przez pryzmat pracowników Urzędu Miasta, ale również rzeczników w innych instytucjach, które znajdują się na terenie miasta Lubartowa. Jakby tak szerzej spoglądać na tą funkcję, bo bardzo łatwo mówić o co robi rzecznik prasowy, czy on jest potrzebny. Ten pracownik wykonuje też inne zadania codziennie i ten pracownik również pomaga w przygotowaniach do sesji, pomaga w przygotowaniach panu radnemu do pracy w komisjach, przygotowując pewne materiały, analizując pewne kwestie. Ale myślę, że jak będzie pan radny zainteresowany, no to chętnie się podzielę szczegółowo osiągnięciami tej osoby, nie tylko na stanowisku rzecznika prasowego. Ale jak już pozwolę sobie, jestem przy mównicy, to jeszcze kilka słów, bo nie sposób się nie odnieść do pewnych faktów, które inaczej. Nie sposób się nie odnieść do pewnych słów, które się pojawiły na dzisiejszej sesji w spokojnej wypowiedzi pana radnego, w pierwszej wypowiedzi. Zachęcajmy przedsiębiorców. No zachęciliśmy ostatnio przedsiębiorców, którzy chcieli budować zakłady przy właśnie w strefie przemysłowej, strefie 2 można powiedzieć, nie przedsiębiorców, zaraz, które ktoś mi zarzuci, że to były przedsiębiorcy z biznesem, który zagrażał naszemu miastu. Nie, tam też byli przedsiębiorcy, producenci opakowań, producenci na przykład, bardzo duża firma, która mogłaby przynosić bardzo duże podatki naszemu miastu po jakimś okresie zwolnienia. Producent Rolet, znana firma, ale oczywiście skupiliśmy się na informacjach, na przekazywaniu w pewnej formie informacji, tak jak pan nazwał w swojej powiedzi, zarzucając panu przewodniczącemu jego słowa w formie populizmu. Ja też to mogę tak oceniać, mieszkańcy też tak oceniają i ci przedsiębiorcy też potem po tych spotkaniach państwa i wypowiedziach chcieli się z nami spotykać, zapytać się, czy dalej mogą inwestować w mieście, czy ta infrastruktura drogowa będzie realizowana przez miasto, kiedy będzie robiona ta infrastruktura, bo jeżeli przełożyliśmy w czasie, rozumiem, albo w ogóle przerzuciliśmy budowę tej infrastruktury na inne tereny, no to być może oni poszukają sobie innego miejsca do inwestowania i do miejsca, gdzie mogą za jakiś czas odprowadzać podatki z tytułu podatku PIT, CIT, czy też, nie wiem, nawet się dorzucać, czy współfinansować funkcjonowanie klubów sportowych, bo też takie zainteresowanie było. Bardzo łatwo jest pewne rzeczy mówić, zarzucać pewne kwestie przedmówcom. Ja się zgadzam. Natomiast proszę jakby troszeczkę szerzej spojrzeć na to wszystko i zarzucasz komuś jakieś donoszenia i inne rzeczy. Możemy nie ponosić tych podatków, nie ma problemu. Mogę w każdej chwili zdjąć tą uchwałę z porządku obrad. Proszę bardzo. Ale będziemy rozmawiali na przyszłej sesji o budżecie. Będziemy głosowali nad inwestycjami, bo gdzie samorządy mogą ograniczyć swoje wydatki? No gdzie, się pytam? Na inwestycjach drogowych,
My jesteśmy niedużym miastem. Proszę zapytać, czy analizować budżet miasta Lubartowa. Będziemy o tym rozmawiali na następnej sesji. Co ograniczył największy nasz sąsiad? Inwestycje. Przyznam się szczerze, że miałem taką cichą nadzieję, że w chwili, kiedy wyjdzie do mównicy pan burmistrz, odpowie na naprawdę ważne pytania, które padły na początku tej dzisiejszej debaty, a padły z ust między innymi pana radnego Andrzeja Zielińskiego. Jaka jest ta polityka fiskalna, jeżeli chodzi o Lubartów? Jak to jest planowane? Jakie są założenia? Jak należy sobie planować przyszłość? Ale nie. Wyszedł pan burmistrz i powiedział, że nie za bardzo chciał brać udział w tej dyskusji. No, szkoda, bo to podatkowa kwestia, ale nie usłyszałem żadnej obrony wysokości tychże podatków, które zostały zaproponowane niestety. No później przeniósł się na rzecznika prasowego i dowiedzieliśmy się, że rzecznik prasowy, warto ocenić jego pracę, że tutaj jest gotowy przedłożyć dokumenty, że to, że tamto, że o wam to, to tak jakby nie zrozumiał intencji, które rozumiem przeciwiecały radnemu, który o tym mówi. Przecież w dziale inwestycji, w dziale promocji, no ile pracowało za tego złego Bodziackiego, który był tak krytykowany, który podobno tak nieracjonalnie zarządzał tym ratuszem. Ilu pracowało w promocji pracowników? Dwóch. A dzisiaj słyszymy, że pracuje ich co najmniej kilku. Poza tym, szczególne osiągnięcia pracowników. Natomiast, no jeżeli ja słyszę, że tu trzeba podchodzić frontem do przedsiębiorców, że trzeba ich tutaj zachęcać, że oni muszą dzięki tej promocji przychodzić, no to ja się zastanawiam i zadaję publicznie pytanie, to jak zatraktowani przedsiębiorcy w strefie ekonomicznej? I czy to prawda, że z firmą, która tam zainwestowała, z jedną z firm, ratusz toczy spór prawny, że ta firma za późno pobudowała swój obiekt, niż było to podpisane w umowie, którą zawarła? Żeby ułatwić panu, bo widzę zdziwiona mina, szuka pan w pamięci, no firma Zalfon. Firma Zalf. Także jest kwestia taka, że przedsiębiorcy przychodzą i sami podkreślają, jak są właśnie traktowani przez ratusz, że są targani po sądach za to, że spóźniają się chociażby z inwestycjami, które mieli przeprowadzić w tej strefie. Tak przekazują. No mogą faktycznie oni odprowadzać gdzie indziej podatki i nie ukrywam, że część z tych przedsiębiorców faktycznie tak mówi, że żałuje, że w ogóle to inwestowała, jeżeli chodzi o podejście ratusza do do firm. Natomiast no jeżeli ktoś nie zauważa tego, że faktycznie w Lubartowie są biedne dzieci, to ja proponuję, żeby ten rzecznik prasowy, który podobno wieloma rzeczami się zajmuje tutaj w ratuszu, poszedł na jedną, drugą czy trzecią stołówkę, siadł i tylko poobserwował, czy to, co jest mówione dzisiaj na sesji, jest prawdą, czy też absolutnie nie. Lubartów jest krainą miodem i mlekiem płynącym. Można zarzucać, że coś jest zrobione za drogo, że było ogłoszenie postępowania przetargowe, ale przecież założenie było odmienne. Kto mówił o przepłaconym stadionie? Kto mówił o jeszcze nowszych krzaczkach w parku? No kto to mówił? Tak. I dzisiaj staje w zupełnie po drugiej stronie i mówi nie, jest zupełnie inaczej. Natomiast pan radny Kusyk powiedział ważną rzecz. Powiedział, czego mamy nie zrobić, gdzie mamy szukać oszczędności. Jeżeli chodzi o podatki na stałym poziomie i o szukanie tych oszczędności. Panie radny Kusyk, proszę zerknąć do wydatków budżetu z 2019 roku i do wydatków z budżetu miasta w 2023 roku. To tak panu podpowiadam odnośnie tego rzecznika i odnośnie gdzie szukać oszczędności. I odnośnie tego całego, tej całej armii urzędników z Urzędu Marszałkowskiego, która przeszła tutaj do ratusza. No, czy specjalistów, to się okaże za chwilę. Proszę państwa, proszę kontynuować zgodnie z tematem. W rozdziale 750 w 2019 roku
Założenia, wydatki budżetu, jeżeli chodzi o administrację publiczną, wynosiły 8 370 812 zł. A w tym dokumencie, który ma być głosowany niebawem, za miesiąc najprawdopodobniej, jest to 11 291 000 zł. Widzi pan tę różnicę? Tu szukajmy oszczędności, a nie tam, gdzie tych oszczędności nie powinniśmy szukać. Kiedy miało dojść do głosowania uchwały o podwyżce podatków, Gregorowicz zaskoczył wszystkich radnych. Proszę państwa, także zamykam dyskusję i z uwagi na konieczność konsultacji przed głosowaniem ogłaszam przerwę 10 minut. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, w trakcie przerwy większość koalicyjna rozważała możliwość zdjęcia projektu uchwały, aby nie dopuścić do przegrania głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia projektu stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy miasto Lubartów na rok 2023, niech naciśnie zielony prostokąt. Kto przeciw? Proszę państwa, czerwony. Kto się wstrzymał? Pomarańczowy. Mamy już wyniki. Mamy już wyniki i tak, za 9, przeciw 10, uchwała nie przeszła. Proszę państwa. A pani jak głosuje? Ale to ręcznie pani może. O, dobra, proszę państwa, nie zmienia to postaci rzeczy, 10-10, uchwała nie przechodzi. Uchwała nie przeszła. Za podwyżką podatków głosowali Jacek Bednarski, Grzegorz Gregorowicz, Grzegorz Jaworski, Maria Kozak, Piotr Kusyk, Renata Mazur, Elżbieta Mizio, Beata Pasikowska, Grzegorz Siwek oraz Jacek Tchórz. Podatki nie zostały podniesione dzięki tym, którzy głosowali przeciw, a byli to Robert Błaszczak, Teodor Czubacki, Ewa Grabek, Tomasz Krówczyński, Przemysław Kural, Anna Kuszner, Marek Polichańczuk, Wiesława Romańska-Serwin, Jacek Tomasiak oraz Andrzej Zieliński. Kiedyś krytykowali poprzedników za podnoszenie podatków, mówiąc o grabieniu obywateli. Dzisiaj tych, którzy sprzeciwiają się takim samym podwyżkom, nazywają demagogami. Kiedyś krytykowali poprzedników za wydawanie większych środków na inwestycje, niż zostało to zaplanowane. Dzisiaj mówią, że tak musi być. Ostatnia sesja to prawdziwa szkoła dla nas wszystkich, którzy pamiętają, co przed wyborami mówili ci, którym zależało na przejęciu władzy, a zrobili, kiedy ową władzę już zdobyli. Dla kanału S Bartosz Giza.